do pracy na stole wykorzystujemy dokładnie tą samą wiertarkę, która służy do pracy z pozycjonerem. Montujemy wiertła z mocowaniem maszynowym. Będziemy wykonywać połączenie na kołek plus wkręt samowiercący. Mamy założone wiertło Fi8 nieprzelotowe i Fi3 przelotowe. Mam tutaj włożone piny, które posłużą mi za zbazowanie się. Jeśli dosunę element do tych pinów, będę wykonywał odwiert od krawędzi 9,5 mm. Po ustawieniu głębokości wiercenia możemy przystąpić do wykonywania odwiertów. Przystępujemy do wykonania drugiej części połączenia. Będziemy dokonywać odwiertów w sztorcu płyty. Wkładamy wiertarkę. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że położenia pozycjonerów nie zmieniamy. Położenie zostaje takie same. Korzystamy z ustawionych wcześniej baz. Dosuwamy element i możemy przystąpić do wiercenia. Wykonamy teraz połączenie na mimośród plus kołek. Przygotujemy sobie stół do pracy. Tutaj mam opuszczoną bazę 37 mm. Dosuwam mój wieniec i ustawię sobie drugi pozycjoner. Tutaj również mam opuszczoną bazę 37 mm. Ustawimy głębokość wykonywanego odwiertu przy użyciu bębenka. Tym elementem spozycjonujemy sobie miejsce odwiercenia pod bębenek. Ustawiamy to w zależności, jakiej długości wykorzystujemy mimośrody. Ja używam mimośrodów 34 mm, więc ustawię sobie na tym elemencie 34 mm. Wkładam go w swoje miejsce. Blokuję. Teraz dosuwając do tego elementu wieniec, mogę przystąpić do wykonywania odwiertów. Wykonujemy drugą część połączenia na mimośród plus kołek. Wymieniliśmy jedno wiertło 8 na wiertło 5. Wiercimy teraz w płaszczyźnie na kołek i trzpień mimośrodu. Przystępujemy do wykonania odwiertów pod podpórki, podpółki z możliwością regulacji półek. Elementy, które wcześniej służyły mi do bazowania, teraz będą niepotrzebne, więc je demontuję. Elementy, które służyły do wykonywania odwiertów w sztorcach, również demontuję i zamontuję sobie listwę, która posłuży mi do kopiowania otworów pod podpórki. Zrobimy sobie przestrzenie pomiędzy półkami uwzględniającą grubość półki na 23 cm. Blokujemy położenie naszego elementu. Jak możecie zauważyć, mamy ustawione 0 na naszej podziałce na 23 cm. Oznacza to, że wymiar 23 cm jest zastosowany do krawędzi tego pina. Wkładając pina w pierwszy otwór, dosuwając elementem do pina, wykonamy odwiert 23 cm od tej krawędzi. Wykonaliśmy odwierty na jednym poziomie. Jeśli chcemy wykonać
możliwość regulacji półki. Przekładamy pin w kolejny otwór, czyli przesunięcie będzie o 32 mm. Dosuwamy element i wykonujemy kolejne odwierty. Trzy poziomy pod pierwszą półkę mamy wykonane. Jedną z bardzo ważnych rzeczy w tej listwie jest to, że pin, który jest w tym miejscu, znajduje się w osi wykonywanego otworu, więc możemy sobie nasz rozstaw powielić i wiercić dalej. Wyjmujemy ten pin. Teraz przesuwam element. Jeśli włożę sobie pin w pierwszy otwór, wpadnie nam w otwór wywiercony wcześniej. Blokujemy i możemy wykonywać odwierty pod kolejną półkę. Wykonamy sobie odwierty pod puszki zawiasów. Przygotujemy sobie stół. Wkładamy pina. Dojeżdżamy pozycjonerem i z jednej strony mamy ustawione. Z drugiej strony zrobię dokładnie to samo. Dojeżdżam do pina. Piny włożyłem w otwór podpisany numer 4. Muszę sobie ustawić na tych elementach wymiar, z jakim się zbazuję od krawędzi swoją puszką. Ja ustawię na 22 mm. Oczywiście mamy tutaj możliwość ustawiania wymiaru z dokładnością do 1/10 mm. Wkładam te bazy w swoje miejsca i blokuję. Wiercenie frontów wykonujemy w drugą stronę niż wiercenie boków, czyli swój front układamy w poprzek stołu. Na krawędziach stołu mamy dodatkowe bazy, które służą do blokowania naszych frontów. Dosuwam front do bazy i w tym momencie mogę przystąpić do wykonywania pierwszego odwiertu. Z drugiej strony również mam taką samą bazę przy stole. Przesuwam front, opierając o drugą bazę i mogę wykonywać odwiert. Otwory we froncie mam nawiercone. Można przystąpić do montażu zawiasów. Więcej informacji oraz pełna oferta dostępne są na stronie rcsystem.pl. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do odwiedzin zakładki Kontakt. Eksperci RC System odpowiedzą na Wasze pytania. Do zobaczenia.